Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Chciałem Was bardzo przywitać w ten piękny, słoneczny dzień. Na to na razie nie patrzcie. Niektórzy mówią, że jak jest zima, to zimno musi być. Ja tu w rękach mam niedawny wytwór naszej cywilizacji. Taki mały prostokącik z dziurką, no i najtańsze urządzenie radiowe dostępne dla przeciętnego Kowalskiego bez licencji radiowej. Jest 11 listopada, temperatura 7 stopni, ciśnienie atmosferyczne 903 hektopaskala. Dzisiaj sprawdzimy, czy nauczyciele od geografii kłamią oraz, co ciekawsze, pokażę Wam, jak zrobić swoją własną stację pogody, którą oczywiście przetestujemy w górach. A skoro będziemy sprawdzać nauczycieli, poprosiłem o pomoc pewnego 12-latka. Chodzi do szkoły, jak widać lutować kabelki umie, więc skoro 12-latek dał radę, nie ma już dla Was żadnych wymówek. Koszt wszystkiego to 5 zł fioletowa płytka, 50 zł biała płytka. Ci, co już oglądali mój kanał od kilku odcinków, mają już pewnie zainstalowaną na telefonie aplikację MeshTastic. Biała płytka już jest podłączona do aplikacji na Androidzie i teraz, żeby skonfigurować czujnik, naciskamy trzy kropeczki. Następnie ustawienia urządzenia i tutaj dokonamy czegoś nowego w naszej serii. Mianowicie w modułach dodatkowych poszukamy zakładki telemetria. W pierwszym okienku możemy skorygować, co ile nasza telemetria ma być rozsyłana innym radiowo. Mi 30 minut starczy, więc po prostu w trzeciej zakładce włączę cały moduł, a w czwartej zakładce poproszę, by dane były również wyświetlane na ekranie białego urządzenia. No i nie pozostaje nam nic innego niż wysłać nową konfigurację. Białe urządzenie nam się zresetuje i spróbuję pobrać dane z wlutowanej płytki. I proszę, pierwsze pomiary, 9 stopni Celsjusza. Danych o wilgotności nie będziemy posiadać, gdyż pomyliłem się w zakupie czujnika. Zamiast kupić BME 280, kupiłem BMP 280. O ile ciśnienie nie chce się ruszyć, temperatura bardziej aklimatyzuje się do cienia, w którym zaległem. Zmianę temperatury z każdego czytu możemy bardzo ładnie zaobserwować na gotowym wykresie. Klikamy w nazwę naszej zlutowanej stacji pogodowej, gdzie ukryta będzie opcja więcej szczegółów. Tu oczywiście mamy bieżącą temperaturę i ciśnienie pobraną ostatnio z czujnika. Troszkę niżej mamy Environment Metrics Logs, w co oczywiście klikamy. I tu widzimy, jak temperatura z 22 nagle przybliżyła się do 5 stopni Celsjusza. Tutaj poniżej mamy dane telemetryczne wraz z godziną pomiaru, jakbyśmy chcieli przeanalizować poprzednie dane. Przy nowych eksperymentach możemy owe punkty pomiarowe usunąć, tak by poprzednia temperatura z mieszkania nie zaciemniała wyników, które zaraz będziemy zbierać w górach. Więc klikamy trzy kropeczki, panel debugowania i zielony przycisk wyczyści nam ostatnie logi, komunikaty i nasze zbędne ostatnie dane telemetryczne. Teraz można już spakować naszą malutką stację pogodową. Quasi antenka radiowa i czujnik na wierzchu plecaka. Mi nauczyciele w szkole mówili, iż wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie atmosferyczne maleje. A że absolutnym przypadkiem jestem na dole góry, nie omieszkam sprawdzić, czy nauczyciele kłamią. Gdzieś przy szczycie znalazłem nawet urokliwą miejscówkę. Co prawda temperatura spadła,
Pewnie dlatego, że tutaj jest bliżej Słońca, ale nasz eksperyment się powiódł. Kilkadziesiąt metrów do góry i ciśnienie z 903 hektopaskala spadło do 890 hektopaskali. Więc drogie dzieci, nauczyciele nie kłamią, warto się uczyć. Oczywiście cała wędrówka pod górę była starannie monitorowana. Nowo zlutowana stacja pogodowa zbierała dzielnie telemetrię. Na wykresie pięknie przedstawiona temperatura. Można zobaczyć, gdzie w cieniu, gdzie w słońcu chodziłem. Wszystkie logi oczywiście do wglądu. I tak możemy sobie zaobserwować, jak ciśnienie maleje wraz ze wzrostem wysokości. Ale tutaj, jak tak przewijam, to bardziej ciśnienie rośnie wraz z obniżaniem wysokości. No bo pierwsze logi zaraz po ich skasowaniu były na dole góry. Warto nadmienić, że ta biała płytka za 50 zł ma wbudowany moduł radiowy i podłączając ją pod antenę na pasmo 868 MHz, nasza stacja pogodowa może przesyłać dane innym użytkownikom darmowej sieci Mesh-Tastic. Albo nam. Tak czy siak klikamy na widoczne urządzenie, opcja więcej szczegółów, i tu możemy podglądać dane telemetryczne pobliskich urządzeń sieci Mesh-Tastic, rozsianych po okolicy przez kilku pasjonatów radiowej sieci. Albo po prostu przez Was, jak podchwycicie temat. Dane wysyłane przez zlutowaną stację pogodową nie odbiegają tutaj od prawdy, tym że w trosce o niezapchanie łącza radiowego wysyłane są troszkę rzadziej. Była o tym mowa w drugiej minucie filmu. I to, co dzieje się w koło, może być zbierane przez czujnik usadowiony na fioletowej płytce, dane z czujnika zbierane przez zawartość białej płytki i rozsyłane radiowo. I bez udziału telefonu dane trafią do najbliższego użytkownika sieci Mesh-Tastic. On je przekaże automatycznie do kolejnego, ten do trzeciego i finalnie na końcu możemy dane ze stacji pogodowej odebrać, nawet nie mając jej w zasięgu radiowym. Oczywiście nie muszą to być fizyczni użytkownicy, ale na przykład Twoje białe urządzenia radiowe przekazujące dalej wiadomości. Jeśli jest ich za mało, możesz sieć przekaźników rozszerzyć jeszcze do 4, 5, 6 i 7 urządzenia pośredniczącego, by finalnie trafić z wiadomością do Twojej komórki. Dla tych, dla których temat okazał się ciekawy, na moim kanale jest jeszcze kilka filmów o niezależnej sieci Mesh-Tastic, a niedługo wrzucę jeszcze krótki filmik, jak podłączyć ten czujnik z białą płytką. To jest Heltekiem w wersji trzeciej lub tańszym Heltekiem w wersji drugiej. Ze swojej strony dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że film się spodobał, dziękuję za lajki i udostępnianie filmu znajomym. I do usłyszenia na pasmach.